czym jest projekt Monomoda? Monomoda jest projektem modowym, jest projektem społecznym, jest projektem integracyjnym. Pokazuje osoby z niepełnosprawnościami w bardzo ciekawym świetle. Co zainspirowało Ciebie do stworzenia tego projektu? Generalnie zmotywowała mnie moja pasja i chęć podzielenia się nią. Oczywiście jest tutaj w tym projekcie ogólna taka integracja społeczna, która właśnie ma motywować dziewczyny. Docieramy do osób pełnosprawnych i pokazujemy im, jak naprawdę może wyglądać niepełnosprawność i nie jest aż taka zła. I czasami osoby z niepełnosprawnościami mogą wyglądać o wiele lepiej niż osoby pełnosprawne. Ten projekt będzie miał dobre odzwierciedlenie w ich tutaj wyglądzie. Są porady specjalistów, fotograf działa cały czas z modelką. Dzisiaj pracujemy z dziewczętami, które są niewidome. Tutaj z kolei widać ewidentnie, że inaczej wygląda świadomość własnego ciała, własnej mimiki. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że no, nigdy nie miały okazji obserwować same siebie, tak? Chociażby w lustrze albo na zdjęciach. Jeżeli chodzi o osoby niewidome, to często właśnie jest też problem tutaj z tym obszarem wokół oka. Jest on czasami taki niewidoczny, trochę lekko zapadnięty i trzeba to wyciągnąć. Natomiast zazwyczaj też biorę pod uwagę ten aspekt modowy, żeby dziewczyny też się dobrze czuły jako kobiety i żeby wyglądały rewelacyjnie na zdjęciach. Największym wyzwaniem była ta niewiedza, w jaki sposób z nimi pracować, tak? Bo w momencie, kiedy staje przed obiektywem profesjonalna modelka, to ona zna swój warsztat, wie w jaki sposób się poruszać. Bardzo często nawet fotograf nie musi niczego podpowiadać, jeżeli wszystko zgrywa się w odpowiednią koncepcję. Natomiast no, tutaj jest sprawa, powiedzmy sobie szczerze, podwójnie, nie chcę powiedzieć trudna, ale może pewnie też trochę w tym jest. Bardziej to przypomina z mojego punktu widzenia pracę przy portrecie niż pracę przy modzie, bo przy portrecie pracujesz z osobami, najczęściej z osobami, które nie są profesjonalnymi modelami, modelkami i musisz wypracować pewne pozy, musisz wypracować pewną mimikę z nimi. Niestety nie mamy tego komfortu, żeby spotkać się z modelkami wcześniej, ponieważ są z różnych stron Polski. No i w tym momencie ja muszę niestety robić to, trochę czynić cuda, czyli mam wymiary, mam jakieś zdjęcia takie, zazwyczaj są to zdjęcia wyrywkowe z Instagramu, no i generalnie na tej podstawie muszę dobrać ciuchy. Zazwyczaj kupuję trochę backupowo więcej tych ciuchów, no i zazwyczaj udaje się stworzyć wspaniałe stylizacje. Więc generalnie chyba największym wyzwaniem jest to, żeby dziewczyna no, przekonała się, zaufała nam, że jest w dobrych rękach i po prostu dobrze się bawiła przy tym. Powiedz mi, jak się czujesz? Bardzo ciekawe doświadczenie. Chyba po raz pierwszy miałam do czynienia ze swoją sesją zdjęciową. Stanięcie przed kamerą, no już bądźmy precyzyjni, przed ilomaś tam aparatami fotograficznymi, mnóstwem lamp, które nam tutaj świecą i wymuszają jakieś zachowanie, no to bardzo dobrze, że jest trema. Dobrze się czuję, ale na początku jakoś tak nie mogłam się odnaleźć, ale później już było lepiej. Praca modelki to bardzo trudne zajęcie. I to jest moja taka pierwsza sesja i czuję się trochę zmęczona. Może ktoś ma doświadczenie, to idzie sprawniej, ale w przypadku osoby tak niedoświadczonej jak ja wymaga to dużego skupienia uwagi. A przy tym dużym skupieniu uwagi trzeba pamiętać, żeby się uśmiechać, prostować, trzymać właściwie ręce, nogi. To jest naprawdę trudna praca, ale fantastyczne, bardzo ciekawe doświadczenie, pouczające też. Moje oczekiwania były takie, żebym dobrze wyszła na zdjęciach, no i chyba wyszłam dobrze. Największym wyzwaniem było dla mnie samo już pozowanie, to znaczy przyjęcie odpowiedniej postawy ciała, mimika, otwieranie oczu, utrzymywanie tych oczu otwartych. Czy nasze oczy potrafią spojrzeć w lewo, w prawo, na górę, na dół, to wszystko jest bardzo interesujące i tak naprawdę no, szczególnie osoby, które nigdy nie widziały, no, mnóstwo rzeczy można o sobie się dowiedzieć, więc serdecznie polecam.